Program powstaje przy współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi, instytucją samorządu województwa łódzkiego. Dziś w strefie biznesu o przebudowie i rozbudowie dróg wojewódzkich. To odcinek Inowłódz-Dęborzeczka. Ważny trakt prowadzący na tereny turystyczne. Droga wojewódzka numer 726. To jest dość duży kontrakt. Ponad 5,5 km drogi poddane zostało rozbudowie. Wartość tego kontraktu to ponad 26 milionów złotych. Czyli wcześniej tutaj drogi rowerowej w ogóle nie było? Nie było wcześniej drogi rowerowej, natomiast ideą tego było, żeby wykorzystać walory turystyczne. Też Inowłódza bardzo zabiegała to władze gminy, żeby ta część rowerowa tutaj powstała, dlatego realizujemy to w takim kształcie. Również ze względów bezpieczeństwa wiadomo, że jeżeli rowerzyści będą mieli swoją trasę osobną, oddzieloną od jezdni, po której będą się poruszały samochody, to na pewno poziom bezpieczeństwa się podniesie. Mamy tutaj dwa etapy na tej budowie. Pierwszy etap to jest tutaj do Leśniczówki, około 3,5 kilometra, to mamy gdzieś zaawansowanie 70% i mamy zamiar ten pierwszy etap do końca lipca skończyć. Jak zmienia się ta droga, najlepiej pokazuje ten odcinek. Stara i nowa przeprawa przez rzekę. Drugi etap, co widzimy tutaj za mostem, termin wykonania mamy do października przyszłego roku, ale chcemy przyspieszyć pracę i wykonać w tym roku. Przenosimy się do Tomaszowa Mazowieckiego. Tu w najbliższym czasie powinna ruszyć długo oczekiwana inwestycja na drodze numer 713. Bardzo ważny szlak komunikacyjny przebiegający przez centrum miasta, który ma ogromne znaczenie nie tylko dla nas, ale także i na przykład dla sąsiedniego Opoczna i patrząc od strony Łodzi także na przepływność i komunikację, transport od strony Łodzi. Natomiast formalnie w tym roku, w bieżącym roku 2015 liczymy, że nareszcie uda się uruchomić tę inwestycję, na którą czekamy od kilku lat, o którą się staramy i jest zapisana w tym roku w budżecie w kwocie 12,5 miliona, to jest pierwszy etap w przejściu przez Tomaszów Mazowiecki. Tomaszów liczy na turystów. Na dniach Tomaszowa było ich wyjątkowo dużo. Wszystko ma dla nas wielkie znaczenie, a w szczególności drogi, żeby ten wjazd do Tomaszowa odbywał się w sposób cywilizowany, nie niszczył zawieszenia i nie zniechęcał do naszego miasta. Zresztą zawsze tak jest w naszym życiu, że ten pierwszy bodziec jest bardzo istotny, więc wjeżdżamy, to dobrze byłoby wjechać po dobrej drodze. Cały czas liczycie na to, że turystyka będzie się rozwijała? Turystyka jest dla nas bardzo istotnym elementem funkcjonowania miasta, funkcjonowania powiatu tomaszowskiego. Przede wszystkim dlatego, że Tomaszów jest położony w wyjątkowym miejscu. Jest położony nad brzegiem kilku rzek. Atrakcji ma przybywać, dlatego liczą się też dobre drogi. Przygotowywana jest już od kilku lat opracowana dokumentacja. Czekamy na pozwolenie na realizację tej inwestycji z biura wojewody. To powinno być jeszcze w czerwcu i będziemy ogłaszać przetarg na pierwszy etap tej inwestycji. Szacujemy całość tego przedsięwzięcia na 90 milionów złotych, 85% dofinansowanie ze środków europejskich. Nowa perspektywa umożliwia nam przebudowę dróg regionalnych i to będzie gruntowna modernizacja. Tam są obiekty techniczne, skrzyżowania z ulicami, infrastruktura miejska, która wymaga również przebudowy. Kompleksowe przedsięwzięcie, ale mam nadzieję, że Tomaszów dzięki temu stanie się dostępny, otwarty dla turystów, przyjazny dla mieszkańców. Całość inwestycji ma potrwać około 4 lat. Dobiega końca natomiast inwestycja drogowa na trasie numer 715 w Zaosiu. To ważny odcinek nie tylko dla gminy Ujazd, przez którą biegnie. Co dla Was jest najważniejsze, jeśli chodzi o tą drogę? Po pierwsze, no najważniejsze, że została wyremontowana. Także cieszymy się z dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, ponieważ jest to droga wojewódzka. Dzięki temu, że została ona zrobiona, poprawiło się bezpieczeństwo na terenie miejscowości Zaosie. Pozytywnie. No jak widać, pozytywnie. A wcześniej bardzo były takie warunki, żeby z wnukiem no pospacerować? Nie było chodnika. Było przedtem pobocze, wyboje, powyrywane drogi, powyrywane. No nawet deszcz popadał, to 3 dni wcześniej można było. No. Czyli to taka droga w stanie agonalnym była? Tak, bardzo. Pobocza były powyrywane.
Odczuwacie poprawę bezpieczeństwa też? Tak, no oczywiście. Oczywiście. Usłyszałem, że mieszkańcy tutaj bardzo walczyli o to właśnie, żeby tak, ta przebudowa... Tak, i to już trwało kilka lat. Ładnych, albo nawet naście. Albo naście lat, o, jak ta droga już się nadawała do reparacji praktycznie, do renowacji. Druga rzecz, kwestia sam jakby komunikacji, poprawiła się komunikacja z innymi częściami gminy. No i trzecia rzecz, sama miejscowość Zaosie zyskała no, na atrakcyjności, ponieważ no, zupełnie lepiej wygląda. To też jest jeden z dojazdów tutaj do takiej strefy gospodarczej, która się u Was wytworzyła. Tak, dokładnie i to też ma swoją zaletę i znaczenie. Na ile ważne w Waszej branży są transport i logistyka, i dobre drogi? My ten towar dostarczamy do klientów i to w jakim czasie, w jakim stanie przede wszystkim on dotrze, no to jest podstawa, także istotna bardzo kwestia. Dużo transportów codziennie do Was wyjeżdża i odjeżdża? Tak, codziennie praktycznie mamy dostawę z hurtowni, z płytą, więc codziennie jest transport, są to różne ilości. No i my też kilka razy w tygodniu towar od nas wywozimy. A zdarzały się takie momenty, że właśnie coś się zniszczyło w transporcie, bo były dziury, nierówności? Tak, tak. Mieliśmy takie sytuacje. Mieliśmy takie sytuacje i to zarówno w kwestii towaru, który my dostarczamy do klienta, jak i odwrotnie, towaru, który był dostarczany do nas. Ewidentnie usterki, które powstawały w wyniku transportu. W okolicy działa też wiele firm z szeroko rozumianej branży drogowej. Jak sami mówią, z nowych dróg korzyści są podwójne, bo z jednej strony rośnie sprzedaż, a z drugiej poprawia się logistyka. Ileś lat temu było gorzej z transportami, dłużej czekaliśmy też na surowce. W tym momencie wszystko się odbywa bardziej sprawnie i szybciej. A do Was dużo transportów codziennie tutaj przyjeżdża i wyjeżdża? W zależności od tego, jaki mamy sezon. W okresie letnim zakładam, że około 15 tirów na dzień to jest takie minimum, które do nas przyjeżdża i wyjeżdża. Często zdarzało się, że na przykład tir gdzieś utknął albo złapał gumę na dziurach? Niejednokrotnie było tak, że firmy z zewnątrz, z którymi współpracujemy, z końca Polski, Koszalin czy gdzieś bliżej Zakopanego, same wysyłały do nas samochód po towar. Umówiony samochód na 14 pod załadunek, przyjeżdżał na drugi dzień. Utknął w korku, popsuło się zawieszenie, poduszkę urwał, tudzież może popsuł i też oponę. Czyli wielokrotnie się tak zdarzało. Czy w Waszej branży transport, logistyka i drogi też mają znaczenie? Tak, oczywiście jak najbardziej. Dostarczamy w wiele miejsc w kraju i za granicą nasze wyroby. I tak naprawdę jest to dla nas bardzo ważne, żeby, dostarczać bardzo szybko te towary. Dlatego infrastruktura drogowa jest dla nas bardzo ważna. Nie tylko pod kątem logistycznym, ale również my tak jakby produkujemy nasze wyroby na ten rynek i uczestniczymy w budowie tej infrastruktury. Mhm. To jest dla nas bardzo ważne. A czy tu w najbliższej okolicy te drogi się zmieniają? To jest zauważalne? Tak, jak najbardziej. Szczególnie ta droga w kierunku Koluszek, tak, na Łódź. Był dosyć duży remont tej drogi. To ważne skrzyżowanie dwóch szlaków, drogowego i kolejowego. Wymieniono elementy sterowania ruchem, zapory, poprawiono też sam przejazd przez tory. Jezdnia była w bardzo złym stanie, pobocze były rozjeżdżone przez samochody i co stwarzało niebezpieczeństwo też dla pieszych, którzy tu się potem poruszali. I dlatego też tą drogę rozbudowaliśmy. Szerokość tej drogi jest 7 metrów. Po obu stronach wybudowaliśmy po prawej stronie chodnik, a po lewej ciąg pieszo-rowerowy. Wybudowaliśmy prawie 700 metrów kwadratowych kanału deszczowego, czyli wody opadowe zostały jakby uregulowane, zebrane i one się zbierają do zbiornika retencyjnego. W zbiorniku retencyjnym, czyli ta gospodarka wodna jest tutaj uregulowana. I tak jak widać, ten ciężki ruch tutaj się odbywa. Ruch ciężki się odbywa, jest dość sporawy. Dla poprawienia bezpieczeństwa ruchu też wybudowaliśmy na wyjeździe na tym odcinku tak zwane bramy wjazdowe dla spowolnienia ruchu na wyjeździe do miejscowości. Pojazdy zwalniają i po prostu ruch odbywa się jakby bezpieczniej przez samą miejscowość. Czyli kierowcy muszą się też do tych nowych urządzeń drogowych przyzwyczaić. Tak, oczywiście i to jest bardzo ważne dla nich. Zresztą te wysepki są tak zrobione, bramy wjazdowe, że oni właściwie muszą zwolnić, żeby wjechać. Nie da się przejechać bezkolizyjnie. A jest bezpieczniej na drogach wojewódzkich? No jest, chociażby, panie redaktorze, gdybyśmy policzyli te wybudowane chodniki, ścieżki rowerowe, to są sprawy nieporównywalne. Przy każdej drodze, tak nawet jak i tu stoimy, jest chodnik, jest znacznie bezpieczniej, jest ścieżka rowerowa.
to są rzeczy nieporównywalne do tego, co było na drogach wojewódzkich 5-8 lat temu, jak zaczynaliśmy pierwszą perspektywę środków unijnych. Uczestnicy niechronieni, oni nie mają żadnych szans z samochodami. Samochody możemy ograniczać prędkość, możemy inne metody stosować, żeby kierowcy nie szaleli, natomiast pieszy zawsze będzie słabo chroniony. Jego trzeba chronić, realizując inwestycje poprzez stworzenie takiej infrastruktury przy drodze, żeby było naprawdę bezpiecznie. Stąd też takie miejsca jak to, które jest jeszcze w budowie, żeby to przejście z jednej strony ulicy na drugą było jeszcze bezpieczniejsze. Tak. Często dokładamy jeszcze sygnalizację świetlną, taką uruchamianą przez pieszych. Więcej może zatok autobusowych robimy też tak, jak to, jaka jest potrzeba w danej miejscowości czy na danym odcinku drogi, szczególnie tam, gdzie występuje to zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Myślę, że takie zasady i takie jak dotychczas metody będziemy stosowali przy budowie dróg, żeby ludzie czuli się bezpiecznie. Zakończyła się też inwestycja drogowa w Zygrach w powiecie poddębickim, o której mówiliśmy w strefie biznesu. Wybudowano m.in. nowy przepust oraz ciągi chodników. Ofensywa na drogach wojewódzkich znów niebawem nabierze tempa. To są zapisy programu RP-owskiego, że z tej alokacji na rozwój infrastruktury drogowej głównie to będą finansowane tym pieniędzmi drogi wojewódzkie, czyli łącznie 500 mln zł, czyli drugie tyle, gdybyśmy dołożyli swoich środków, zrealizowalibyśmy 26 inwestycji. Najbliższe lata to szansa na dokończenie modernizacji wszystkich dróg wojewódzkich w regionie. Województwo łódzkie ma 1152 km dróg. W latach 2007-2014, a właściwie 2015, zostało wyremontowanych 687 km. Na to zostało wydanych razem z budżetu województwa ponad 1 mld zł. Jest nadzieja, że w tych latach 2014-2020 zdążymy wyremontować wszystkie drogi wojewódzkie. Dziś u nas to wszystko, a o inwestycjach drogowych i kolejnych planach z pewnością jeszcze nie raz powiemy w strefie biznesu. Do zobaczenia. Program powstaje przy współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi, instytucją samorządu województwa łódzkiego.